Witam wszystkich z sali narad Starostwa Powiatowego w Tarnowie. Czas na podsumowanie moich dokonań samorządowych w miesiącu styczniu. Dlaczego jesteśmy w tej sali? O tym w materiale. 27 stycznia rozstrzygnęliśmy pierwszy powiatowy konkurs wiedzy o strukturach Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Pomysłodawcami tego przedsięwzięcia byli mówiący te słowa do Was oraz radny gminy Tuchów Mateusz Janiczek. Jako samorządowy organ prowadzący zorganizowaliśmy ten konkurs wraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach. Nagrody są zacne, bo przykładowo dla pierwszych czterech uczniów będzie to wizyta studyjna w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu lub Brukseli, a dla czterech następnych w kolejności wizyta studyjna w polskim Sejmie w Warszawie. Obie główne nagrody zostały ufundowane przez patronujące temu przedsięwzięciu parlamentarzystki, czyli eurodeputowaną Beatę Szydło oraz Annę Pieczarkę. Dziękujemy niniejszym, wyżej wymienionym parlamentarzystkom za pomoc w organizacji konkursu i życzliwość, a dyrektorowi Szkoły Powiatowej w Ciężkowicach Józefowi Parysowi za zaangażowanie w techniczną i merytoryczną stronę konkursu. Konkretem edukacyjnym stycznia jest nowa pracownia informatyczna w Ryglicach. Lubię takie momenty. W poniedziałek, 16 stycznia, otworzyliśmy wraz ze starostą tarnowskim jako reprezentanci organu prowadzącego szkołę nową pracownię informatyczną w Zespole Szkół Ponadpodstawowych imienia profesora Czesława Majorka w Ryglicach. 18 nowych zestawów komputerowych zostało zakupione ze środków samorządu powiatu tarnowskiego za ponad 60 tysięcy złotych. Mamy w tej placówce silny ośrodek kształcenia techników i informatyków, dlatego taka nowoczesna baza sprzętowa jest nieodzowna. Na tym sprzęcie będą też, oprócz codziennej nauki informatyki, prowadzone egzaminy kwalifikacyjne w zawodzie technik informatyk. Ważnym i cieszącym jako koordynatora wydarzeń rozwojowych w powiecie tarnowskim wydarzeniem stycznia jest podpisanie umów z wykonawcami z Zakładu Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach. W ramach drugiej edycji programu Polski Ład rusza inwestycja budowy i wyposażenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej dla 30 osób z niepełnosprawnościami. O tej budowie wspominałem, jak pamiętacie, w odcinku 5 tego cyklu. W styczniu zakończyliśmy procedurę przetargową dotyczącą utworzenia ZAZ-u, a uchwałą zarządu powiatu zatwierdziliśmy wybór wykonawców i 20 stycznia zawarte zostały z nimi umowy. Czas na mój okręg wyborczy, czyli gminę Tarnów. Konkretem infrastrukturalnym przełomu roku jest wspólne dzieło powiatu tarnowskiego i gminy Tarnów, czyli nowy parking w okolicy szkoły podstawowej w Wiodłówce Wałkach. Jak widać, obiekt ma spore obłożenie i jest dobrze usytuowany i potrzebny. To dobrze wydane publiczne pieniądze. Drugim wydarzeniem stycznia współorganizowanym przeze mnie i OSP z Głubice to czwarta edycja turnieju piłki halowej drużyn mundurowych. Jak co roku turniej odbył się w Koszycach Wielkich, ja przekazałem strażakom nagrody i upominki dla trzech pierwszych drużyn tego turnieju. Gratulacje dla wszystkich uczestników tych zmagań. Współpraca z druhnami i druhami z ochotniczych straży pożarnych to zaszczyt i wyróżnienie dla samorządowców. Ja też tak uważam. Na tym kończymy to podsumowanie stycznia. Pozdrawiam wszystkich oglądających konkrety Niegadaninę. Z racji tego, że byłem przez 2 tygodnie w styczniu na urlopie tacierzyńskim, materiał jest okrojony, ale myślę, że nadrobimy to wszystko w lutym. Do zobaczenia.